to pewne ubrutalnienie tego i taka pewna dosłowność tych elementów horroru i gore, to był koncept producentów, to był koncept stacji również. W powieści, a przede wszystkim w ekranizacji Polańskiego, cała ta sytuacja jest znacznie bardziej dwuznaczna i taka enigmatyczna. Do końca nie jesteśmy pewni, czy to, co się odgrywa, nie dzieje się przypadkiem w głowie bohaterki i samych tych aktów jakiś morderstw, tam jedno wchodzi w grę w powieści, o ile dobrze pamiętam, właśnie nie widzimy na ekranie. Zawsze mnie uderzyło to, że to się w jakimś sensie kłóci z ostatnią sceną filmu Polańskiego, która jest bardzo dosłowna, zresztą bezpośrednim przepisem tego, zapisem tego, co było w powieści. I że w jakimś sensie jak gdyby jedno z drugim się nie zgadza. Więc ta decyzja, żeby pójść w taki bardziej oczywisty horror i żeby te diabelskie czyny były zwizualizowane, żebyśmy widzieli tę krew na ekranie, wydało mi się słuszne gdzieś tam. I ciekawe. I w realizacji dużo żeśmy z Kasią o tym rozmawiały, jaką znaleźć koncepcję. Zdecydowałyśmy się jak gdyby grać pomiędzy takim brutalnym realizmem, a pewnym pastiszem. Także w pewnych momentach jest to wręcz, wydaje mi się, to okrucieństwo się zmienia w pewien rodzaj komiczności. No trochę, nie wiem, jak w filmach Tarantino na przykład. I wydaje mi się, że to gdzieś tam się również z wrażliwością Romana Polańskiego spotyka, bo jeżeli Państwo pamiętacie na przykład Bal Wampirów, to tego typu grę grozy i pastiszu on stosował z wielkim powodzeniem. No więc gdzieś tam cały czas, mimo zmiany koncepcji, żeśmy się duchem Polańskiego inspirowały.